Dzień dobry, jest godzina 4:12, a my dzisiaj po raz pierwszy od powrotu z Kostaryki, czyli blisko po 3 miesiącach wyruszamy sobie na kolejną podróż. To tylko weekend, bo tylko 3 dni, prawie pełne 3 dni w Sztokholmie, a więc Europa, a więc spokojnie. Za dokładnie 3 godziny mamy wylot samolotem z Krakowa, tak więc szybko ruszamy na lotnisko, bo jeszcze jest godzinka drogi. I widzimy się już ze Sztokholmu. Wrażenie, że coś nie zmniejszyły? Co? One się nie zmniejszyły? Nie. Nie? Bo ja miałam wrażenie, że co do policji to numer gładzi, wiesz? Jest tak samo. Tak? I co, Basia? Dolecimy. Co? Dolecieliśmy. Jesteśmy w zimnej Szwecji. Naprawdę zimnej. To jest możliwość dotarcia do centrum z Arlanda Express, ale pojedynczy bilet, ten tutaj, kosztuje 320 koron szwedzkich, co nam daje, no, 100 zł ponad. Idziemy z Basiem jeszcze zobaczyć. 340 było? Czy ile? 320. No to jest około 120 zł w jedną stronę. 120 zł w jedną stronę. Zobaczymy, czy da się w jakiś inny sposób dostać. Na pewno się da. No tutaj ta Arlanda, wszędzie są informacje, że 18 minut jedzie stąd do centrum. No to jest bardzo mało. Tak nam nie zależy. Też nie wiemy, czy chcemy wydawać aż tyle pieniędzy. Więc idziemy zobaczyć. Jak coś, to po prostu się wrócimy. Jeżeli będzie taka możliwość, wsiądziemy i pojedziemy. Jak mus to mus. Okej, słuchajcie, mamy kartę. Zaraz wam opowiem. I tak to działa. No co, Basia? No to jak zapłaciliśmy, patrz, bo to było 480, no to ta Arlanda Express kosztowała tam i z powrotem na jednego 300, nie? Nie, to w jedną stronę, one way. W jedną... No. No, to się w ogóle nie opłacało tamtego połowa. No nie opłacało się, to prawda. No to tylko po prostu jest zejście. 482 za jedną kartę, co jest tak, jazda przez 3 dni wszystkim i wszędzie. Pani powiedziała, że nie ma stref w Sztokholmie. Mam nadzieję, że tak będzie. Na 72 godziny to jest. I co dodatkowo, jest tutaj również przejazd z lotniska Arlanda do Sztokholmu, do centrum. Jak wszędzie jest to płatne osobno, więc to też nie może nas w żaden sposób dziwić. Tak już jest i trzeba to zaakceptować. Teraz schodzimy właśnie do metra albo do stacji autobusowej Arlanda Center. Co to będzie, to szczerze mówiąc nie wiemy. Jesteśmy tutaj na stacji metro albo pociąg, tego nie wiemy. Stockholm City za 6 minut ma przyjechać, więc będziemy gotowi. Basia tam jeszcze coś sprawdza. I tutaj Sztokholm ogólnie jest znany ze swoich stacji metra, z tego, że są zrobione na takie mini galerie sztuki. Ja nie wiem, czy ta pierwsza też taka jest, są wszędzie takie białe plamy. Żonka, czy masz dla nas jakieś informacje nowe? Wiesz, wszystko wiem. Wszystko wiesz, no co z nami? Na linii Arlanda C nie musimy zmienić, jak chcemy jechać do centrum, to do Stockholm City. A nasz pisanek, gdzie mamy hotel, to już wiem, że jest Skanstull na zielonej. Skanstull. Stacja Stockholm City. Co tu możecie zobaczyć? Stockholm City. I tutaj, na której wyspie Asia znajduje się nasz... Tu jest nasz hotel. Tutaj gdzieś jest nasz hotel. Zobaczymy. Metro czy pociąg? Chyba metro. Bardzo przyjemnie się jechało. Dopiero zakwaterowanie mamy o godzinie 15, więc jeszcze mamy trochę czasu, ale coś sobie z pewnością wymyślimy. Teraz zrobiłeś milion zdjęć z schodów. Sukces właśnie. Wyszliśmy. Tak sobie chodzimy i tutaj World Trade Center w Sztokholmie. Jedno z lepszych miejsc do pracy i spotkań biznesowych, tak było napisane w Google. World Trade Center. Jesteśmy w Sztokholmie pod ratuszem. Wejście główne. Ragnar Utberg, jak Basia nas przed chwilą poinformowała, zaprojektował ten ratusz, a inspirował się Pałacem Dożów z Wenecji, w którym byliśmy niedawno. No nie wiem, Basia, jeżeli chcesz wejść, to możemy. Możemy wejść zobaczyć. 8 milionów czerwonych cegieł zostało tutaj wykorzystanych. No, naprawdę bardzo ładnie to wygląda, więc trzeba przyznać, że udało im się, udało. Jest trochę mroźno, jak widzicie, rękawiczki założone, ale przede wszystkim nie pada. Widziałem ostatnio, że było deszczowo tutaj, więc same plus. Właśnie jak zawsze robimy zdjęcie w takich sytuacjach. Idziemy tam. Idziemy. Słońce się chyba nie przebije dzisiaj, ale nie ma źle. Doczekaliśmy się słońca. A tu nie wiem, czy za chwilę nas nie przejedzie. On nawraca chyba, ale tak, zmienia kierunek. Tu w ogóle, o, tam właśnie, tam co jest mój palec, pokazuje. O tu, teraz nie będzie zmieniał, tam. Mieliśmy spać, bo to jest łódka hotel. Tam też jest taka szansa właśnie wynająć sobie, było to nawet tańsze, no ale zdecydowaliśmy się na miejsce, gdzie mamy basen i gdzie mamy też saunę. Nie ma spokoju, trzeba podczas przerwy trochę popracować, no ale taki widok to chyba warto żonka, nie? Tak sobie tu siedzimy i mówiliśmy, że kto by się spodziewał, że 19 stycznia będziemy w Sztokholmie, czyli w teorii zimniejszym miejscu niż Polska, siedzieć sobie nad wodą, jeść kanapki i w sumie nawet cieszyć się z tego, jaka jest pogoda, bo naprawdę jest przyjemnie, nie jest nam zimno, no może troszkę w ręce, tak jak teraz trzymam ten aparat, ale poza tym jest świetnie, więc ja też próbuję tutaj wszystkie różne nowe feature'y w swoim nowym aparacie, co też pewnie może się różnie skończyć, jak to bywa z eksperymentami, ale co to. Praca już praktycznie skończona, no i tak sobie siedzieliśmy, patrząc na Sztokholm. Gdyby nie to, że w palce bardzo zimno, no to myślę, żebyśmy mogli sobie tu jeszcze chwilkę posiedzieć, bo naprawdę bardzo ładnie, a tam jest żonka. Niby nic, no bo tak, jeden blok, drugi blok, a po środku patrzcie, nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj to jest miejsce na grilla, czyli jak masz sąsiadów z tego bloku, a ty mieszkasz w tym, to co weekend możecie się spotkać tutaj przy grillu. Patrzcie, jaka tu jest przejrzysta woda. Widać wszystko. Jesteśmy na stacji Gamla Stan i idziemy się jeszcze poprzechadzać. Żonka, gdzie idziemy? Powiedz nam, gdzie idziemy. Nie wiem, ale mówiłam do ciebie i jak zwykle zostałeś w tyle i gadałam do siebie. No więc, moi drodzy, trafiliśmy pod szwedzką IKEA. Może jak będzie czas, to sobie wejdziemy zobaczyć, co tam mają. I co, Basia? Gdzie przyszliśmy? Do ciekawego miejsca. Jesteśmy tu sami w ogóle. Zgadza się, przyszliśmy sobie na kawkę. Jest to kawka czarna, przelewowa. Koszt 35 koron. 35 koron to jest jakieś, Basia przeliczyła, 14 zł. Najciekawsze jest to, że jest to przy takim jednym, może nie jest bardzo słynnych, ale my widzieliśmy przed wyjazdem lodowisk otwartych. Samo lodowisko jest za darmo, więc jeżeli ktoś przyjdzie ze swoimi łyżwami, to bez problemu może wskoczyć na lodowisko i pojeździć, a jak nie, no to może sobie łyżwy wypożyczyć. I my, idąc śladami tego, co zrobiliśmy w Wiedniu 3 lata temu mniej więcej, postanowiliśmy sobie również i tu spróbować jazdy na łyżwach, więc mam nadzieję, że to się źle nie skończy. Wypożyczenie łyżew około 30 zł, ale to jeszcze zobaczycie. A co do tutaj tej kawiarni, no to Soderberg Cafe, tak się nazywa. Ale zobaczcie, co tu jest ciekawego, bo na środku tej kawiarni rośnie sobie drzewo. Nie wiem, czy to widzicie tak dobrze jak ja. Oczywiście lampki tutaj nie za bardzo, więc migają i migają, ale jakoś to przeżniemy, nie? Tak jak widzicie, Randscape Salute 70. Co? Jakie ty masz rozmiar? 44. I tutaj sobie będziemy. Hello. Hey. Hi. I want to rent two skates. Yes. What sizes? 44 and... 44 for me and... 41? 41. We have 40 and a half or 42? 40 and a half. Yeah. Słuchajcie, mamy, więc to może być katastrofa. Słuchajcie, stoję. Ale czy to się dobrze skończy? To ja nie wiem. Mam sporo obawy, że to jest dobry pomysł. Jeżdżę! Jeździsz? Piruet. W 20 minutach już się zdecydowanie pewnie czujemy. Żonka tam szaleje. Fajna odskocznia w końcu. Kolebka łyżwiarstwa, nie? Szwecja. Nic. A, Basia to już tyłem jeździ. No ja tyłem to nie potrafię, ale może być i przodem. Uwaga, Patryk musi zacząć jechać tyłem. Uwaga, start! Ale ślimak! Boże, bo dziecko tyle szło. Ja cię nie dogonię. Bo ja cię nie mogę dogonić, panie. Taką samą mamy w Oświęcimiu, tylko bez tej kabiny. Tego zamknięcia nie ma, tu jest większy luksus. No i na takim lodzie sobie właśnie śmigaliśmy. Szkoda, że no, my nie mieliśmy takiego czystego jak będzie teraz, ale było naprawdę w porządku. Zdecydowanie udana atrakcja. Tu mam teraz ten większy obiektyw, więc jestem troszkę bliżej, nie tak szeroko, no ale świetna sprawa. Polecam Sztokholm, lodowisko. When it gets too easy, time to move on. Idziemy, a tu no takiego stada to chyba jeszcze nigdy nie widziałem. Mnóstwo, naprawdę mnóstwo kaczek, łabędzi, tam jest czarny łabędź. Turn as rain and begin again. O tak wyglądało właśnie to miejsce, gdzie były te wszystkie kaczki, łabędzie, mewy, pewnie jakieś wróble i inne przeróżne stworzenia. This heart in my chest. Akademia Szwedzka i to tutaj dostają Nobla, bo teraz w Szwecji rozbiera się już choinki, no zresztą tak jak u nas. I tu jest takie ogólnodostępne dla wszystkich składowisko choinek. Można przynieść swoją choinkę, zostawić ją, no i tak będzie pewnie ekologicznie, tak mi się wydaje, przynajmniej. Tu Wiedźmin to jest Wiedźmin z gry, przynajmniej tak wygląda. A tu mamy Henryka Willa. No a tu jest książka. Tu jest jeszcze Little Yoda. Ja bardzo lubię takie sklepiki z ciekawymi rzeczami. Jesteśmy, słuchajcie, w tej księgarni. Jest Basia. I co? Widziałaś? Tam jest Darth Vader. Nie wiem, nie słyszeliśmy nigdy o tym, ale wygląda naprawdę zacnie. Na przykład można by sobie kupić taką różdżkę za 549 szwedzkich koron, czyli no 200 kilka złotych. Ale jeżeli chodzi o Harry'ego Pottera, to tutaj jest zdecydowanie więcej. Gryffindor, Slytherin. Tu są ludzie. Co to, Basia, masz? Książkę dla naszego kitka. Coś świetnego. Jak jesteś celebrytą, no bo są tutaj krok po kroku co robić, żeby było chyba śmiesznie. Żeby kot został celebrytą. Tak. Czyli pokaż jeszcze raz tą pozycję, spadła ci. How to make your cat an internet celebrity. To jest przyszłość. Który Basia? Jaka nazwa? Co, Masia? Myślisz, że dobry wybraliśmy film? Masz wątpliwość. Mam wątpliwości. Widzicie, sytuacja wygląda tak, że zeszliśmy na peron. Aha. No nic się stało. Weszliśmy na peron i to były w danym momencie 2 metra. Dwa w ogóle jadą w tą samą stronę, tylko że pewnie się rozjeżdżają i mieliśmy wybrać albo lewo, albo prawo, no i wybraliśmy źle. Teraz mamy, słuchajcie, dobrze. Najwięcej i tak ujęć będzie ze schodów. Bo wiesz, najwięcej ujęć jest ze schodów. Czemu? One, bo wyzwalają po prostu w mężu wodze nagrywania. No i się podobają. Nie, może tam od przodu? Zmierzamy do hotelu, Clarion Hotel. Tak aż się w sumie dziwię, że nie mamy żadnej kwatery, tylko hotel, bo to jak na nas jest lekko zaskakujące. Tu też się powoli już ściemnia. 15:40 miał być zachód słońca, jest 30 gdzieś. więc idealnie. I też już o wiele zimniej. 4052, tutaj. Asia. 4052. Nasz pokój. Ale jest. Nieważne. Działa. Okay. Wszystko działa. Dotarliśmy do hotelu w końcu. Czapkę można ściągnąć. Check-in niekonieczny jest z osobą. Wszystko na tabletach, chociaż my i tak potrzebowaliśmy, bo oczywiście zamienili moje imię i nazwisko na odwrót. Nie było Patryk Paul, tylko Paul Patryk, więc nie mogliśmy tego znaleźć. Pani nam musiała powiedzieć. No i tyle. Pani z Angolii. Myślę, że na dzisiaj już Sztokholmu wystarczy, ale mnie wkurza ten flickering. Muszę coś z tym zrobić, ale to może nie dziś. Dobra, trzymajcie się.